Witam ponownie w mojej Hondzie. Teraz testujemy aplikację torku na chińskim radiu Joing. Mamy tutaj część ekranów, część odczytów, jakie są możliwe do pobierania z portu OBD2, do którego podłączony jest aktualnie transmitter Bluetooth OBD2 ELM 227 chyba. To jest tylko część ze wszystkich możliwych odczytów, jakie można sobie wyświetlić na ekranie w aplikacji Torku. Listę wszystkich załączam w opisie pod filmem. No, co my tutaj mamy? Mamy takie rzeczy jak temperaturę do lotu, temperaturę płynu chłodzącego, czy nawet temperaturę katalizatora. Te akurat są tutaj po tej stronie. No, nawet odczyt napięcia, ładowania. Takich ciekawych wskaźników to mamy podciśnienie, mamy load, czyli obciążenie silnika, mamy wychył przepustnicy tutaj pod Throttle. Nie wiem czemu, ale to pewnie musiałbym się przejechać. Tutaj są dwa wskaźniki, które pokazują na spalanie, które nie działają, ten i ten. Prawdopodobnie no, przez to, że jeszcze nie przejechałem się. Zobaczymy, przetestuję. Takich jeszcze innych wskaźników, tu mamy na przykład AFR-a, mamy kąt wyprzedzenia zapłonu. No, co będzie, jak dodamy gazu? Oczywiście wszystko możemy sobie dowolnie customizować, czy to wygląd poszczególnych grafik, czy samą aplikację do wyboru, do koloru. Myślę, że kto korzysta z Torku, ten wie. No, tak to wygląda w Hondzie Civic. Pozdrawiam.